nie wtrącę i nie zalepi unosi nas świat. Zalepi roku na wieku, wyjdzie te, tu muszę się uczyć tylko, dobry, pani Marysko. Dobry. Ciepło tu u was, panie Siudowski. Przepraszam, że tak rano obudziliśmy panią. Fajerko było tu. Ładnie, ale nie pomogło. Co to nie pomogło? Musi pomóc. Jakiej drugą przyłoży, to mniej by w tym kazał. A przy trzeciej to się uspokoi, a przy czwartej dać. Dać się radę beze mnie. Ale zaraz, przecież nie wypuścimy pani bez śniadania. Dobra. Jeszcze z tej zeszłorocznej rzeczy. Fajerkę zmienić. A do doktora i tak trzeba być. Może naprawdę lepiej byłoby na lądzie. Kopustyński doktor ma być podobno bardzo dobry. Ciężka, sam raz jak trzeba.
Za taką barkę jak Martin może pan na ślepo 40 tysięcy dać. Czy ktoś miał nie kupić? No, bo się nie kupię. Niech pan nie da 40 tysięcy. A myślę, że jak też, to od razu i 10 tysięcy gotóweczką dam. Ja pana nie przymuszę. Przecież mam kupca. Chodź pan. Panie Lipkę. Kto panu Martina tak wyszykował? Życia. Wiem, że to wszystko pańskimi rękami zrobione, ale ja barkę sprzedać przed. Masz pan jeszcze czasu do końca dzierżawy. Musi nie czekam. Chodź pan. Nie masz pan co spekulować. Forze z tej serdecznej kieszeni wyciągnij. Proszę tu szwendasz, na tej nocy! No kajuty, ojciec się będzie gniewał. No. A ty do Bosmana tu jesteś? Aleks, pomyślmy. Co tam? A ta dziewczyna to kto? Proszę nas, ta córka. Perska córka? A... Może myślisz, że z Szypersą córką dać się nie można? A może myślisz, że ona dla ciebie, panie Bosman? Wypuścili łapu za słowu! Aleksy, da spokój. Czego panienka szuka? Bilet zgubiłam. Jest bilet! Ojej! Podjeżdża! Wiedziałem, że się znamy. Przecież panienka ma tego, no jak tam, w rodzinie. Brata. No przecie, brata. Mój kolega. My razem to dwa kolegi. No teraz się już tobą zaopiekuję. Przecie nie mogę zostawić siostry starego kolegi tak bez opieki. To ci dopiero trał? Tak się cieszę. Jak chodziłem z tratwami, aż dyni. Tak jak oni, nogami w wodzie, zimno mi. Zimno? A spać trzeba będzie na pokładzie. Na dole nie ma gdzie szpilki wsadzić. Nie bój się, ja cię ogrzeję. Proszę, tylko nie tu, bo wszystko zgubię. Co zgubi? Wiozę kilka złotych pierścionków i zegarków. Dziadek mówił, że najlepiej schować tu. Dobrze, żeś powiedziała. Musisz uważać. W podróży z rozmaitymi można się spotkać.
Czego się gapisz? Pani Matwiasko! A jest już pani szyfer? Nie ma do Działkowskiego! Będzie chyba. Dobra, panie, do Działkowski! Jak się masz, Aleksy? No cóż, nie wypijemy na zagłowie. Nie, nie, nie. Pani Matwiaska czeka. Berlinkę no, trzeba wypuścić. Tak. Panie, to wziął Gosiu. Przecież dwa lata nie widzieliśmy się. Nie, Aleksy. Chodź, to wziął Gosiu, chodź. Przecież to najwyższy czas z tym statkiem. Siadaj pan do Działkosiu. A nie zna pan jakich fajnych skrzypków? Bo znam takie, co kupi. Takiemu warto sprzedać, bo fest kraj forsy ma jak lodu. Proszę pana, czy pan nie widział takie wysokiego bruneta? Aha, narzeczony. Był, ale wysiadł. Nie ma go. I pieniędzy nie mam. Matwiaska na mnie bardzo czeka. Nie, nie, nie.
Pani Matyjaska na mnie czeka. Brlinkę trzeba propuścić. Już i tak pani Matyjaska mnie zabi. Tylko, że ja jej prezent biorę. Czy to jej się podoba, co? Nie. Matyjaska nam czeka. Nie. Pani Matyjasko, bo to przecież duża woda jest. Bo to prior pani Matyjasko, bo wiosna. Oh!
wyśta! Razem! Dla barki się żeniłem. Czegoś się przyczepił. Ojciec chora. Ojciec wie, że jak to inny Martina kupi, to gdzie my się wyniesie. Znowu się zepsuł z ojcem kłóci. Kufka ode mnie. Panie szyper, awaria już idzie. A ten kapitan to taki pies, że ani chwili nie będzie. A jak tu przyczepia się pan już jadzie? Tu! Na brzegu za zwrata! Beka! Kurka! Domek uciekł. Ha 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 ha!
To co? Pan skąd się tutaj wziął? A ja przyszedłem kupować. Aniu, masz na śniadanie? Zaraz idę, ciociu. Czego pan sobie życzy? Niech pani da punkt. Jabłuszy. Jabłuszy? Pani mi dała funta, ja chciałem dwa. Przecież pan sam. Aniu, kawa sypie. Zaraz idę, ciociu. Niechżeż pani zważy jeszcze funt. Aniu! Ciotka idzie. Przyjdziesz wieczorem. Dokąd? Gram w kawiarni, w orkiestrze. Kochaj tylko mnie i bądź mi wierna, bo jak nie... I śpiewa posmarło. Córka. A ty jesteś? Cóż ci, szyperska córko? Polownik Konarski. Jaki tam Konarski?
Na pewno Konarski. Córka dobrego każdy holownik na Wiśle pozna. Holownik barkę Matwiaski ciągnie. Białkowski! A jakże? Przecież świetnie widać. Anna! A ten, co koło dziewczyny się kręci. Zobacz no, czy to nie ten złodziej? Gdzież ty, Aleksy? Nic nie widzę. Dzień dobry, pani Matwiasko. Co nowego? A jak Julcian przyjeżdża? Jadą się do Stydanani. Niedobrze z tą twoją siostrą. Choruje ciągle. Czego z zadartą dziecką? Co to za kawaler z tą stał? A? Gdzież Aleksy? Jaki tam złodziej? Milcz i biedaczysko. Serdecznych przyjaciół nie poznaj. Ty do kajuty. Poczekasz tu na mnie. Słyszy Anna. Stąd te humory. Ładonka pusta, aż uczy. Od samej Warszawy. A tak, że w tym miesiącu żadnego ładonku nie mam. A to ci los? Akurat tak, że nic nie mam dla pani. Za dużo kontraktów w tym sezonie. To może bym co i opuściła. Nic z tego. Nie nadaje się pani Berlinka dla naszej firmy. Nie trzyma już klasy, pani Berlin. Co? Moja Berlinka klasy nie trzyma. Niech pani zobaczy, im teraz czasy. Przecież same żelazne Berlinki teraz budują. A sekuracji na towar nie dostaniemy na tej starej łajbie. Na starej łajbie? Inne czasy. Pfu! Nie szukaj nieszczęścia, ja ci to mówię. Znam ja tych kawalerów z Wisły Piany. Nie ty jedna, więcej takich za nim łazi. To też pani. Nie jedną już oblatał. Po wszystkich portach. To może będzie za nim chodziła od Gdańska do Krakowa. Nie na własnej barce, nie. Po knajpach, po różnych mordowniach, w
czypeczki będziesz za nim nosiła. Polska córko. Białkowski. Co? Chodź na tu. Na Zabawskiego. No? To powiedz tej Łuki, ile ja się za Zabawskim na ląda nalatałam. Może ja wtedy mieszkanie na barce miałam. Może widziała świat za butelką Zabawskiego. Nie, nie, co wspominać? Przecież nie wrócisz do niego. Wrócę, mówisz? Zabawski teraz podobno pieniądze ma. Białkowski, papier przynieś. List do Zabawskiego napiszemy. Do Zabawskiego? Po 20 lat? Papier przynieś. Może i ogłuchłeś też. Martin jedzie. Mąż Julci sam jeden barkę prowadzi. Jakiego ci chłopa trzeba? Nie łazika, nie kawalera z Wisły Piany, a szypra na własnej barce. Panie Siudowski, kiedy pan towar wyładuje? Bo pan Kolański chciałby się wprowadzić. Dzień dobry. Jak się masz, Julcia? Słyszy pan? Pan Kolański chciałby się wprowadzić. A tam w środku mógłby mi pan pokazać. Owszem, chodźmy. Panie Lipka. Nie, panie. Już dłużej nie czekam. Nie da rady. Panie żelazo. Czy Martin naprawdę sprzedany? Nie da rady. Jutro dostaję pieniądze. Więc z Martina mam się wynosić. Julcia! Że nie jedna. Ty jedna. Wierzysz temu, co gadają? Ożenię się z tobą. Ojciec nie pozwoli, żebym wyszła za ciebie, bo pomyśli, że to tylko dla Berlinki się ze mną żenisz. Sam kupię ci Berlinkę, Anna.
Lucia, muszę ci coś powiedzieć. Tak się źle czuję. Przyjdź mi troszkę. Już lecę. Poczekaj, trochę za gorąco. Julcie, muszę ci coś powiedzieć. Julcie, ty jedno możesz coś poradzić. Słuchaj, Julcie, ja nie mam teraz do zrobić. Julcie, słyszysz? Julcie. Julcie! Kawalera ta panna szuka. A może poszukacie go we dwie? Diabła, i tak dzisiaj nie wyładuję. Jechał. Nie przyjdziesz więcej? Nie mogę. Żegnaj, Aleksy. Anna! Czekaj chwilę. Jeszcze ci coś powiedzieć miałem. Będziesz pamiętać, a ja wrócę po ciebie niedługo, z własną berlinką. Mówiłem Aleksemu, że to córka mojego szypra.
Jaki Aleksy? Aleksy nie robi wariata. Widziałeś Aleksego? Widać, dobrze pan sprzedał ładunek, panie Szypę. Na Martina tarczy. A to jest barka. Oleksemu, co do tego? Nie, nic. Tylko tak. Chętka bierze. Masz tu swoje pieniądze. Karki też zapłacę. Myślałaś, że cię skradłem? Zażartowałem sobie tylko. Ale ty, głupia dziewczyno, na żartach się nie zna. Aleksy! Nie mam czasu. Berlinkę sobie kupuję. Mówię ci, berlinkę sobie kupuję. Aleksy! Nie pójdę ciebie na ląda. Zostań. Nie masz się mnie co czepiać. Żeń się! Interesem przyjechałam. 10 000 złotych, co od ciebie powiedzieć. Żarty żartami. Nie prosić przyjechałam. Nie myśl sobie tego. Przyjechałam wziąć od ciebie. Za rok przyjadę oddać. Czy ty rozumiesz? Co to znaczy, że ja do ciebie przyjechałam? Uciekłaś wtedy na Wisłę. A co miałam? Może przez całe życie ze wszystkich szynków miałam cię wyciągać. Ale ty nie kleć. Dasz te 10 000?
Nie dam. Bigamista ty jesteś. Córki miałeś bigami. Co teraz powiedzą córki, kiedy usłyszą o tobie? Co powie żona? A może nie? Skąd? Nie powiedział. Ja także jeszcze nie powiedziałam nikomu. Nic! Matyjasu, ja jestem Apolonia Zabawska. Nie będę... Morowy chłopak ze mnie, a moja dziewczyna mnie nie chce, woli złodzieja. Zwalij do diabła, przecież to nie pogrzeb. Lepiej. Thank you.
Jak go pani przenosuje? No co ja z nim teraz zrobię? Co to psia Maćka? Przytulisko dla pijaków. Znaleźli tu opiekuńcze dla pijanich. Gdzie psia Maćka, jaki śmiech zapodzieje się, wszystkie do mnie muszą trafić. I szczęście ma. Czemu stoimy? Buty mu zdjąć. Cały post mam wysiad na ląd. Cały post mam wysiad na ląd. Szybko pił snap, 2-3 dni pod rząd. I jeszcze tydzień pić by tak mógł, lecz kropla wody ścięła go w tył. Prawo na burt, lewo na burt, zielony brzeg, zielony nurt. Po brzegu sterującym brzegu stop, był sobie posmar wesoły chłop. Po brzegu sterującym brzegu stop, był sobie posmar wesoły chłop. Panie Firliu, pańska córka w Toruniu z Aleksem Roratem ze złodziejem chodziła. Co mówisz? Pańska córka ze złodziejem Aleksem. Zasz ty. Czujesz? Ze złodziejem chodziła. Ode mnie dostała, byłoby ci gorzej. Masz tu kapotę do Białkowskiego. Przykryj się. Jak się masz, Hein? Czego Aleksy tu szuka? Hein! Aleksy tu nie ma nic do roboty.
Sydowski, chodź na tu. Zostałbyś tu. No bo to jest. A dekę zmyć. Nie pocelować. Co też pani? Przecież to szyper, a nie chłopa. Do zmywania, do cerowania. Szyper! Szyper? A ja co będę robiła? Wiesz, no wam widać. Wyglądam to na taką, bo to już tylko odśpiewać? Poczekacie jeszcze parę lat. Ach, już się zwąchali. I tak was mu minie. Mam Martina zostawię. Nie słyszy Siudowski, że cholownik woła? Kotę podnoś! Ale jest pani chłopa do braut fest. Przez bór i wiatr. Nie trwa